Szanowni Państwo, zapraszam na kolejny wykład z cyklu Społeczeństwo, Gospodarka, Prawo, zatytułowany Podział Władzy. Władza jest czynnikiem organizacyjnym w życiu społecznym. Jest to grupa ludzi, osoba lub grupa ludzi, która w jakiś sposób kieruje, nadzoruje, organizuje, stoi na straży porządku społecznego. Jest to zjawisko naturalne. Człowiek jest istotą społeczną. Co za tym idzie, musi funkcjonować w zorganizowanej grupie ludzi. Nigdy nie udało się utrzymać przez dłuższy czas stanu anarchii. Zawsze w pewnym momencie jakaś osoba lub grupa przejmowała kontrolę nad całością, a gdyby tak nie było, najczęściej dochodziło do podboju zanarchizowanej grupy przez zorganizowaną grupę przeciwną. Jeżeli chodzi o samą koncepcję podziału władzy, to na wstępie należałoby wskazać, że czym innym jest rozróżnienie rodzajów władz, a czym innym jest podział władzy, choć prowadzi on w praktyce do takich samych skutków. Niezależnie od tego, czy władza w państwie lub też w innej społeczności ludzkiej, na przykład w samorządzie terytorialnym, jest sprawowana przez jedną osobę czy przez grupę osób, czy mamy do czynienia z jednym organem monokratycznym bądź kolegialnym, monokratycznym, czyli jednoosobowy, albo z wieloma organami. W każdym z tych przypadków dany organ może skutecznie działać wtedy, kiedy posługuje się prawem i przymusem, dzięki któremu to prawo jest w stanie wyegzekwować. I tak, przymus najczęściej ma charakter fizyczny. Wtedy jest skuteczny i wtedy władza jest w stanie skutecznie zadziałać, mając oczywiście odpowiedni aparat przymusu, jakim jest dla przykładu policja, wojsko czy inne służby. Natomiast podstawą dla działania władzy jest prawo. Każde polecenie, nakaz, zakaz lub uprawnienie, który jest formułowany przez organ władzy, jest prawem. Każde prawo natomiast musi być najpierw ustanowione, następnie musi być wprowadzone w życie. Do tego zaś konieczna jest administracja, która zadba o realizowanie tego prawa na co dzień. I wreszcie musi być kontrolowane z punktu widzenia jego przestrzegania przez ludzi. Społeczeństwo musi mieć świadomość tego, że naruszenie przepisów prawa będzie skutkowało określoną sankcją. W ten sposób naturalnie nam pokazuje się rozróżnienie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. I tak już Arystoteles, żyjący w IV wieku przed Chrystusem, wyróżnia tych, którzy radzą, czyli stanowią prawo, tych, którzy rządzą, a więc którzy to prawo wykonują, i tych, którzy sądzą, a więc tych, którzy reagują w imieniu społeczeństwa na przypadki naruszenia norm prawnych. Natomiast znany nam współcześnie podział władzy jest podziałem, który sformułował markiz Karol de Montesquieu, w Polsce nazywany Monteskiuszem, który chcąc wyeliminować nadużycia związane z absolutyzmem monarchicznym, a więc monarchiami absolutnymi swoich czasów, sformułował koncepcję polegającą na tym, że władza powinna być rozdzielona pomiędzy różne organy i w ten sposób wykazał potrzebę istnienia władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, a więc tutaj oparł się on po prostu na tym, co już przed wiekami, 1000 lat wcześniej formułował Arystoteles. Są też inne koncepcje podziału władzy, na przykład podział Johna Locke'a, który jednak w praktyce się nie przyjął. Zwrócę jednak jeszcze raz uwagę. Niezależnie od tego, czy władza w państwie należy do jednego organu, wtedy mówimy o zasadzie jednolitości władzy, czy też należy do różnych organów od siebie niezależnych, wtedy mówimy o zasadzie podziału władzy, w każdym z tych przypadków istnieje rozróżnienie władzy stanowienia prawa, władzy wykonywania prawa i władzy sądzenia, czyli egzekwowania prawa. I w ten sposób pokazują nam się trzy obszary sprawowania władzy, a więc legislatywa,
organ, czyli organ lub organy, które prawo stanowią, egzekutywa, czyli organ lub organy, które prawo wykonują, i judykatura, czyli organy uprawnione do sądzenia. Tak jak powiedziałem, w ustroju danego państwa może być to ten sam organ. Na przykład najwyższa władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza należy do monarchy albo do parlamentu, tak jak w Szwajcarii. W praktyce natomiast od XVIII wieku coraz więcej państw zaczęło przyjmować w swoich konstytucjach model podziału władzy, a więc ustanowienia różnych, do pewnego stopnia niezależnych od siebie organów odpowiedzialnych za stanowienie prawa, za jego wykonywanie i za jego egzekwowanie w przypadku naruszeń, czyli za sądownictwo. Współcześnie najczęściej funkcje legislatywy pełnią parlamenty, a więc kolegialne organy przedstawicielskie. Funkcję egzekutywy pełni rząd i głowa państwa w różnych konfiguracjach zależnych od ustroju przyjętego w danym państwie. Judykatura natomiast to po prostu sądownictwo, a więc są to sądy, przy czym struktura sądownictwa będzie zależna od rozwiązań i tradycji, jakie w danym państwie funkcjonują. W polskich warunkach prawnych legislatywą określane jest Sejm i Senat, egzekutywą prezydent i Rada Ministrów, ale także podlegająca Radzie Ministrów administracja rządowa i nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów administracja samorządowa. Judykaturę natomiast stanowią dwa trybunały oraz cztery kategorie sądów. Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Powiedzieliśmy sobie zatem, że jeżeli najwyższa władza w państwie jest skupiona w jednym organie, może to być na przykład monarcha, a pozostałe organy mu podlegają, mówimy o zasadzie jednolitości władzy. Taką zasadę jednolitości władzy przyjęto na przykład w monarchiach absolutnych. Współcześnie jest to na przykład państwo miasta watykańskiego oraz Arabia Saudyjska, ale także w ustroju parlamentarno-komitetowym, który funkcjonuje w Szwajcarii. Jeżeli natomiast istnieją różne, niezależne od siebie organy władzy, mogące mieć wprawdzie wpływ na powołanie lub odwołanie jednego przez drugi, ale jednak na co dzień działające w sposób niezależny, mówimy o podziale władzy. I podział władzy może być w modelu kooperacji i współpracy lub też drugim modelu separacji. Model kooperacji i współpracy polega na tym, że organy władzy państwowej są w jakiś sposób od siebie zależne, przede wszystkim w kontekście powołania rządu. Rząd w tym modelu powoływany jest przez głowę państwa i przez parlament. Najczęściej w taki sposób, że głowa państwa powołuje skład rządu, parlament zaś go zatwierdza. To jest model, który został wypracowany po raz pierwszy w Anglii jeszcze w XVII wieku. Natomiast model separacji polega na tym, że rząd funkcjonuje przy głowie państwa, podlega wyłącznie głowie państwa, zaś parlament nie ma wpływu albo ma wpływ bardzo niewielki na skład rządu. Jeżeli ma wpływ, to będzie to wpływ o charakterze negatywnym, a więc możliwość odmowy zatwierdzenia członków rządu, natomiast nie ma wpływu na powołanie tej czy innej osoby w skład rządu. Dlaczego rząd jest tak ważny w kontekście omawiania modeli kooperacji lub separacji władz? Mianowicie dlatego, że rządowi podlega administracja państwa, a więc rząd skupia w swoim ręku przymus związany z egzekwowaniem prawa. Powołanie rządu, czy to przez głowę państwa, czy przez parlament, czy przez oba te organy we współpracy, wobec tego w dużym stopniu rzutuje na siłę
parlamentu i głowy państwa. Stąd tak ważny jest ich udział w powoływaniu rządu i tak duży ma on wpływ na klasyfikację ustrojów. Pojęcie i rodzaje głównych organów władzy w państwie. Najważniejszym organem władzy w państwie, co nie znaczy, że posiadającym najwyższe kompetencje, bo współcześnie wcale tak być nie musi, jest głowa państwa. Wyróżnia się głowę państwa o charakterze monarchicznym, co trochę co innego znaczy językowo, ale uważa się obecnie, że monarchia jest wtedy, jeżeli głowa państwa jest dożywotnio, oraz o charakterze republikańskim, jeżeli jest wybierana na kadencję. Głowa państwa z reguły jest to jedna osoba, wyjątkowo może być to grupa osób, tak na przykład było w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1952-89, wtedy głową państwa była Rada Państwa, więc organ kolegialny. Tak więc głowa państwa ma stać na straży porządku konstytucyjnego oraz ciągłości sprawowania władzy w państwie. Drugim takim istotnym organem jest rząd, a więc organ kolegialny, w skład którego wchodzą urzędnicy państwowi kierujący poszczególnymi działami administracji. Z większości państw są oni nazywani ministrami, tak jak w Polsce. No, co za tym idzie, jak wspomniałem przed chwilą, administracja podlega właśnie rządowi. I wreszcie parlament. Parlament jest organem stosunkowo młodym, jak na tle rodzajów organów państwowych. O ile każde państwo miało swoją głowę od tysiącleci, o tyle parlamenty zaczęły kształtować się dopiero średniowieczu. Parlament jest z zasady organem przedstawicielskim. Reprezentuje on współcześnie społeczeństwo, obywateli danego państwa. Historycznie parlamenty mogły reprezentować monarchę, co za tym idzie wyrażać interes państwa jako całości, mogły też być reprezentacją poszczególnych stanów, tak jak chociażby miało to miejsce w Polsce, gdzie Sejm walny był reprezentacją stanu szlacheckiego, czy też we Francji, gdzie stany generalne były reprezentacją wszystkich trzech stanów francuskich. Ponadto do takich kluczowych organów należą sądy, przy czym struktura sądów może być bardzo różna w poszczególnych państwach. Gdzieniegdzie zdarza się, że najwyższa władza sądownicza będzie należeć do głowy państwa. Takim śladem tego jest prawo łaski, z którego może też korzystać konstytucyjnie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Może też być tak, że najwyższa władza sądownicza będzie należała do parlamentu. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie Izba Lordów, czyli dziedziczna izba wyższa parlamentu brytyjskiego, jest jednocześnie najwyższym sądem państwowym. I na chwilkę skupmy się jeszcze na władzy wykonawczej. Władza wykonawcza, czyli egzekutywa, odpowiada za wykonywanie prawa. Wyróżnia się dwa modele konstrukcji władzy wykonawczej. Pierwszy to monizm egzekutywy, a więc na czele władzy wykonawczej stoi jedna osoba. Zasady jest to głowa państwa. I taka forma jest przyjęta po pierwsze w monarchiach klasycznych, po drugie w systemie prezydenckim, gdzie głowa państwa jest jednocześnie szefem rządu. Natomiast dualizm egzekutywy polega na rozdzieleniu władzy wykonawczej pomiędzy dwie osoby, pomiędzy głowę państwa i szefa rządu. I to jest ten model, który znowu powstał w XVII wieku w Wielkiej Brytanii. W nieco łagodniejszej formie funkcjonował też we Francji w tym samym czasie. Polega na tym, że obok głowy państwa funkcjonuje jeszcze szef rządu. Zwyczajowo w różnych państwach nazywamy go premierem, czyli pierwszym ministrem. I w ten sposób władza wykonawcza jest rozdzielona pomiędzy głowę państwa i pomiędzy rząd, na czele którego nie stoi głowa państwa, tylko inna osoba, a więc premier, szef rządu. W niektórych państwach może być nawet tak, że kompetencje głowy państwa w porównaniu do kompetencji szefa rządu są stosunkowo nieliczne. Tak jest na przykład w systemie kanclerskim, który funkcjonuje między innymi w Niemczech. Dziękuję za uwagę.